wzięliśmy na tapetę tylko dwa wersety z 9 rozdziału, te, które mówią o tym, co się dzieje po drugiej stronie, czy po stronie prześladowców Kościoła, dzisiaj pieszczotliwie nazywanej hejterami. Wiemy, że to była bardzo zorganizowana struktura, silna i pełna nienawiści do chrześcijan. Nie? Żebyśmy o tym pamiętali, że nie walczymy z jakimś przeciwko, no dokładnie przeciwko nam, nie walczą jacyś przypadkowi, wiecie, jakaś zbieranina, jacyś popaprańcy, nie wiadomo, wariaci czy coś takiego, tylko silna, zorganizowana struktura pełna nienawiści. Nie? Tak było wtedy, tak jest i teraz. Ale trzeci werset. I stało się. To jest fajne takie określenie. Sprawdźcie mi w tekście greckim, jak to jest. I stało się. Bo to różnie można tłumaczyć, nie? Wydarzyło się, można tłumaczyć just happened, nie? W sensie tak przypadkowo się wydarzyło, nie? Ale można też tłumaczyć nastąpiło. Nie? Dlatego ciekawi mnie, jakie tu jest greckie słowo. Możecie zobaczyć u zaręby, kto nie ma tam greckiego na tapecie. Kino, to jest takie, to jest od kina zderzenie takie, że jest pewna dynamika różnych procesów i tu się zderzają, nie? Stykają się coś. Nie? To taki, czyli bardziej taki no... Jakby powiedzieć, zdarzyło się to, tak by trzeba. Jak tam? Jeszcze ktoś? A. Tak, tak, ale to pierwsze. I stało się w czasie drogi. Słucham? A jak ten po grecku, jak ten tekst brzmi? To było jakieś... Egeneto. Aha, czyli tam jest i stało się, nie ma tego i stało się, bo mi się to spodobało, no nie ma tego, tylko jest w czasie drogi, no nic. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z Nim byli w drodze, stanęli oniemieli. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział, i nie jadł, i nie pił. No, jak to się mówi, z wysokiego konia. Tu dosłownie, z wysokiego konia spadł. Młody przywódca, już w kaście tej najwyższej, nie? Można powiedzieć, taki warchlak sejmowy. Nie? To się, jak to we francuskiej dynastii nazywało? Delfin, o. Czyli taki następca, że wiadomo było, że on w następnym pokoleniu, jak tylko zmiana korby będzie, no to będzie na szczycie, nie? Czyli Paweł był właśnie na takiej drodze kariery. Miał też sukcesy no, w zwalczaniu chrześcijan, bo praktycznie całą Jerozolimę zastraszył i spacyfikował. No i teraz dostaje misję międzynarodową. Dostaje glejt, żeby już do pogańskiego wielkiego miasta jechać i tam spacyfikować w synagogach żydowskich wszystkich, którzy by uwierzyli w Jezusa. Nie? Czyli dlatego pokazuje, żebyśmy zaczęli... Teraz ten no, wielki człowiek z jakiej pozycji rozmawia z Jezusem? Z pozycji mniej niż przysiadł. I zobaczcie, że to nie jest tylko, że tak spadł, wstał i się otrzepał. W jakiej pozycji jest przez całą tę rozmowę? W
pozycji horyzontalnej z nosem w piachu. Nie? Bo zobaczcie, że dopiero po skończeniu rozmowy, ósmy werset, i podniósł się Saul. Czyli cała rozmowa z Jezusem, to jest ten wielki człowiek z wysokiego konia, leży na ziemi z nosem w piachu. Nie? Jak z kolei, że tak powiem, zniósł tę rozmowę? Bał się. Nie do końca mamy to, że on się bał, czy tego, no na pewno tak na to kontekst wskazuje, nie? Że to coś go zrzuciło z konia, nie? Leży prawie bez ruchu, no jakaś światłość, jakiś hałas, nie? Szum, no i głos. I on się pyta, kto jesteś, panie? Czy ma świadomość, że z osobą rozmawia? Prawdopodobnie zaraz dochodzi do przekonania, że rozmawia z Bogiem, nie? I już wie, że Jezus jest Bogiem. I zobaczcie, jakie skutki to na niego w nim wywołuje. 9 werset. Ślepy, nie, że oślep. Coś przeżył, co spowodowało, że przez 3 dni nie jadł i nie pił. To jest wartość graniczna. Nie? Można nie jeść tam kilkanaście, kilkadziesiąt dni, tam do 40, ale pić, no to tak mniej więcej 3 dni, to jest maks. A on tutaj nawet nie pił, zobaczcie, nie? Że to jakieś było, jakieś straszne przeżycie dla niego. To nie było przyjemne, nie? To go tak rzuciło na ziemię i on z wrażenia, zobaczcie, ślepy, praktycznie porażenie wszystkich zmysłów, jak zombie, go prowadzą i on nie, w ogóle jest w jakimś takim stanie, że ani mu w głowie nawet się napić. To jest jakiś szok, coś więcej niż szok. Tam teraz jest tam szok pola walki, nie? Tam porażenie jakieś tam po... Tak, słucham? PTSD. PTSD właśnie, nie? To w ogóle jest nieporównywalne, nie? To jest jakaś trauma, wpadł w jakąś taką traumę, że on prawie nie żyje, nie? Tam dopiero później i przyszedł Ananiasz, włożył na niego ręce, tu 17 werset wyskakuje, nie? Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony. I natychmiast opadły z oczu jego łuski, przejrzał, wstał i został ochrzczony, a gdy przyjął pokarm, odzyskał siły. Odzyskał siły, czyli on był prawie umarły, można tak powiedzieć, po tym doświadczenie. Jakie... On też mógł sobie zdać sprawę z tego, z kim zadarł. No tak, tak, nie no, wszystko mu stanęło przed oczyma, nie? To jest oczywiste, że on, bo on się pyta, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wow. I no, miał takie doświadczenie trochę starotestamentowe. Jak pamiętacie, Bóg mówił, że kto mnie zobaczy, umrze. Kto mnie zobaczy, umrze. Nie? I rzeczywiście tam, już nie pamiętam który, ale chyba Mojżesz mówi, widziałem Pana, to zaraz umrę. Nie? I tam Bóg go musi specjalnie cucić, spokojnie, nie umrzesz tam, że to jeszcze nie było to, co widziałeś jakoś, nie? Że to było tak, zobaczenie Boga twarzą w twarz było dla grzesznego człowieka, było takim doświadczeniem, że on normalnie jak zombie z tego wyszedł, nie? Bez sił, bez mowy, bez, wiecie, bez nie widzi, ślepy, no tak jakby, no już jak nieżywy, nie? Jakie wnioski no, z tego wypływają? No dla Jehowych to jest dowód, że Jezus jest Bogiem. No nie, niestety nie przyjmują. Ale nie chcą tego przyjąć. Nie chcą, nie. No, ale dobra, idźmy w prawdziwą stronę. Co wam się kojarzy? No, jakie myśli, wnioski? Pytania może, czy obserwacje z tego jeszcze widzicie? Mógł sobie pomyśleć, że był w błędzie, nie? Że prześladował. No, w błędzie to mało, nie? No, ale... Ja mam to takie, to powinno rzutować na końcu. Mówimy o wnioskach, takim
Dla innych, no tam część z nas, no to tam załóżmy, że już ma to spotkanie za sobą. W Hebrajczyku w 10 rozdziale jest taka fraza: straszna to rzecz w ręce Boga żywego. Nie? Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Nie? I on prawdopodobnie tego doświadczył. Nie? Bo on umiera. On mówi, że dopiero jak przyszedł ten Ananiasz, nie, to odzyskał siły. Nie? Ożył, można tak powiedzieć. Nie? Że no, można powiedzieć, że on spotkał dwie wartości, dwie rzeczywistości. Tę rzeczywistość swojego grzechu i gniewu Bożego, w jak strasznym błędzie żył, nie? I co mu grozi z tego powodu. Przecież on ma krew ludzi, na krew chrześcijan, krew uczniów Jezusa ma na ręku. Nie? To trzeba sobie z tego zdać sprawę. Nie? On mordował ludzi. I z drugiej strony jeszcze wie, że Jezus daje mu szansę, że Jezus go nie zabił, nie? Bo mógł spaść z konia, kark skręcić i tylko by trochę piasek rozgrzebali i pojechali dalej, nie? Czyli ma doświadczenie swojej grzeszności, potęgi Boga, świętości Boga, straszności Boga też, nie? Bo to jest straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Co mu odejmuje praktycznie wszystkie zmysły i stawia w stan takiej katatonii jakiegoś, nie? Że on ani nie je, ani nie pije, ani nic, jak zombie. Nie? Ale z drugiej strony wie, że Jezus daje mu szansę w tym wszystkim. Że to zło, które uczynił w życiu go, że tak powiem, i wielkość Boga go, że telepnęła kompletnie, prawie się rozpłaszczył, ale z drugiej strony coś jest, że Jezus go nie zgładził, nie? Że on jeszcze żyje, że jeszcze ma szansę jakąś, nie? Że Jezus chce coś w ogóle z nim gadać, nie? Z tak ohydną osobą, nie? Że Jezus chce z nim gadać, nie? Bo Jezus z nim rozmawia, zobaczcie, w tym zderzeniu, nie? No, to jest takie właśnie zestawienie wielkości naszego grzechu, wielkości gniewu Bożego z łaskawością okazaną nam w Chrystusie. Że to jest ta scena, ona, mówię, to jest tak lakonicznie odpisana, tu spadł, tu to, tam śmo, nie? Ale jakby sobie tak trochę więcej ją wyobrazić, to właśnie jest taka kwintesencja ewangelizacji i Ewangelii, nie? Że zasłużyłeś na śmierć. To było oczywiste, że gniew Boży sprawi, że znikniesz, że zostaniesz roztarty, zmiażdżony, nie? I na wieki będziesz wył. A tu łaska i do nowego życia. I teraz jesteś jak anioł. Czysty, wolny, święty. I jeszcze do tego Bóg ma dla ciebie plan. Chce, żebyś mógł coś zrobić dobrego teraz na ziemi. Nie? No, takie, ta scena to ona właśnie to wszystko zawiera. Nie? Okej. Okay. No już chyba nie będziemy dłużej deliberować. To wystarczy. Nie? No, bo to, oczywiście tu już Eugeniusz zwrócił uwagę na boskość Jezusa. Nie? No, że tu Jezus się przedstawia jako Bóg Wszechmocny. Dokonuje tych cudów, rzuca go na ziemię i tak dalej. Tam są później te różne słowa, kontrowersje, że tu niby słyszeli, ale nie rozumieli. Nie? To tam są dwa greckie słowa, że słyszy dźwięk albo słyszy ze zrozumieniem. I tę kontrowersję w ten sposób łatwo wyjaśnić, bo Paweł odwołuje się do tego, opisuje to doświadczenie kilka razy. Także różni się niekiedy szczegółami, że są bogatsze wersje, uboższe wersje, nie? Tego doświadczenia. No, możemy tam właśnie też wiedzieć takie zastosowanie, że kiedy nas prześladują, to Jezus też, no nie to, że cierpi, ale jest zaangażowany, bo to nie nas prześladują,
tylko jego prześladują. To jest to, te zabójstwa, te sądy, te wtrącanie do więzień, te tortury, te rozbijanie czy atakowanie rodzin chrześcijańskich, to wszystko Jezus zebrał i mówił, ty mnie prześladujesz. Ty mnie prześladujesz. Nie? Żebyśmy pamiętali, że to nie jest nasza wojna. To nie cielesnymi metodami ją wygramy, nie? Czy prowadzimy. Oczywiście trzeba robić to, co trzeba i apostoł Paweł tam w tych procesach tam przecież i obrona i prawo wykorzystywał. Jestem obywatelem rzymskim, mam takie prawa, nie możecie tego zrobić, a teraz ja się odwołuję do tej instancji i możecie mnie cmoknąć, nie? Także to są wszystko te ludzkie poziomy, ale trzeba pamiętać, że ta prawdziwa walka to jest właśnie Jezus kontra zło. I że oni, ci ludzie, choć tam mają różne swoje ludzkie uwarunkowania, część to tam fałszywi świadkowie, czyli przekupieni, część to tacy ambitni nienawistnicy, jak apostoł Paweł, nie? No bo oni bez pieniędzy by też to robił, nie? Ale niezależnie z jakich motywacji, to oni z Bogiem walczą, nie z nami. Z Bogiem walczą, nie z nami. I to Bóg, to Jezus będzie się upominał i przyznawał do nas w tych wszystkich sprawach. Warto o tym pamiętać. To jest nasza i obiektywna moc i strona w tych wszystkich zmaganiach ze złem. I też to jest dla nas też ważna pociecha. I, i wręcz musimy to pokazywać, że my jesteśmy po stronie Jezusa, Jemu ufamy, do Niego się modlimy, że nas przez to przeprowadzi i zwycięży. Nie? Wtedy ten triumf jest jeszcze większy na chwałę Ad Deo Gloria, nie? Czyli na chwałę Bożą.